Witam Was, kochani, znowu u siebie na kanale. Ostatnio przyszłam do Was z filmikiem związanym z juwenaliami. Teraz są u nas kulturalia, jednak takiego filmiku stwierdziłam, że nie będę nagrywać, bo by był dość podobny i byłoby to może troszeczkę nudne. Z tego względu, że mam właśnie te kulturalia, postanowiłam zaszaleć z kolorem. I tak oto powstał różowy kolor na moich włosach. Oczywiście w tym filmiku dowiecie się, jak taki kolor uzyskać, jak pozbyć się żółtawego koloru na swoich włosach, który jest okropny, którego strasznie nie lubię. W ogóle nie wiedziałam, że z blondem jest tak ciężko, bo jak wiecie, mam swoje włosy dość ciemne, to jest taki ciemny brąz. I dzisiaj postanowiłam, że w połowie właśnie filmiku pokażę Wam, jak doszło do tego, że jestem blondynką, a później opowiem Wam troszkę o płukankach. Tak więc myślę, że możemy powoli zaczynać. Ja tutaj w telefonie będę sobie przeglądać zdjęcia, które Wam oczywiście będę wklejać na filmiku. I tutaj na tym zdjęciu widzimy piękne, szare, takie jaśniutkie włosy, które były moim marzeniem za czasów gimnazjalnych. Tutaj teraz możecie zobaczyć moje włosy, które miałam przez bardzo długi okres. W sumie tak wyglądają tutaj na dość jasne, ale one chyba od połowy były troszeczkę rozjaśnione przeze mnie. Tutaj jest moja pierwsza koloryzacja. Postanowiłam sobie zrobić ombre i właśnie rozjaśnić delikatnie włosy. One jeszcze były dość długie, ale już zaczynam je chyba podcinać. Tutaj zdjęcie, te same włosy, tylko już zdecydowanie krótsze. Tu po kilku miesiącach, może po kilku latach, postanowiłam zafarbować całe włosy i widzicie, że miałam piękny żółty kolor. Pewnie nie jedna z Was już przez taki kolor przechodziła i była załamana, jak się zobaczyła, ale na szczęście da się to zlikwidować. Tak właśnie już po wyjściu od fryzjera miałam takie trochę szare, taki dość ciemny ten odcień był, jednak on się zdecydowanie wypłukał i tak jak widzicie teraz na obrazku, on był mniej więcej takiego koloru. Jednak każdy blond się wypłukuje do tego żółtego odcienia, który jest okropny. Ale są płukanki i używam je praktycznie codziennie. Używałam tej płukanki dość sporo i chciałam mieć właśnie taki szary kolor i taki właśnie on był. Również używałam sobie różowej płukanki, takiej jak teraz, tylko tutaj chyba była dość mocniejsza, już kilkakrotnie używałam, bo teraz raz tylko płukałam włosy. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć jedno zdjęcie w różowych włosach. Tutaj kolejne jeszcze, jak miałam szare. A to jest też ciekawa historia, bo przed Sylwestrem, chyba 2 lata temu, postanowiłam iść do fryzjera, bo już miałam chyba odrost i chciałam sobie tą górę znowu podjaśnić. I wyszłam i byłam załamana. Miałam pomarańczowe włosy od głowy, naprawdę. I na następny dzień był Sylwester i co ja miałam wtedy zrobić? Nigdzie terminów już nie było, no masakra. I kupiłam sobie wtedy w jakimś sklepie spray taki do włosów i powiem Wam, że wyszło to genialnie. Na początku stwierdziłam, że będę mieć takie błyszczące włosy, bo Sylwester, ale to się tak jakoś wtarło, że właśnie zrobiłam sobie intensywną taką płukankę, żeby mieć te włosy szare. Górę sobie popsikałam i naprawdę wyszedł mega kolor. Jeszcze właśnie dorwałam swojego chłopaka, pamiętam, że mu też górne włosy tak na tej grzywce popsikałam, że tak fajnie do siebie pasowaliśmy, więc jakoś z tego wybrnęłam. W końcu doszło do momentu, że znowu pierwszy raz przedłużyłam włosy. To było właśnie 50 cm. I te włosy są ogólnie bardzo żółte, ale właśnie gdy zrobimy płukankę, to taki beż właśnie, one delikatnie podchodzą. Tutaj na tym zdjęciu robiłam sobie, nie pamiętam, zaraz Wam wkleję, to w każdym razie tą tubką robiłam sobie takie właśnie niebieskie końcówki, wyglądają tutaj na szare, ale one były też takie właśnie niebieskawe. No i tutaj jeszcze ciemne usta, ciemny odrost, to taka całkiem inna Julcia. Tutaj, jak widzicie, również miałam taką tubkę koloru pomarańczowego, taki róż, pomarańcz. To też sobie właśnie robiłam na tych swoich końcówkach. No i tutaj już teraz moja praktycznie ostateczna wersja. Poszłam znowu do fryzjera. No i udało mi się znaleźć cudownego fryzjera w Galerii Rzeszów.
Uwierzcie, że przeszłam już przez miliony fryzjerów, od Maniewskiego po fale Loki Koki i zawsze była tragedia na mojej głowie. No może nie tragedia, ale nigdy nie było tego, co chciałam. Teraz mam już praktycznie białe włosy, więc mogę z nimi zrobić, co zechcę. Jednak na pewno, gdybym odstawiła płukanki i te wszystkie specyfiki, żółte bym włosy trochę mogła mieć. No i co? Tutaj możecie zobaczyć, co możemy osiągnąć z takich włosów. No możemy mieć włosy niebieskie, różowe. Ostatnie zdjęcie przedstawia oczywiście aktualną Julcię. Julcię w wymarzonych, długich włosach. Co prawda teraz jest róż, ale po jednym zmyciu z powrotem będzie ten kolor na moich włosach. Na koniec moje ulubione płukanki, czyli płukanki od Joanny. Jedna jest to płukanka do włosów różowa, czyli ta, którą użyłam teraz, żeby mieć te różowe włosy. I płukanka do włosów niebieska. Jest jeszcze płukanka fioletowa, jednak ja dużo bardziej wolę tą niebieską, gdyż jak przesadzę z ilością tej płukanki, wolę mieć niebieskie włosy niż fioletowe. Ogólnie tutaj piszę, że do naczynia jakiegoś wlać około litr wody i dwie nakrętki tej płukanki. Ja oczywiście jakoś tego nie przestrzegam i robię to wszystko na oko. Wlewam sobie do naczynia trochę wody i na przykład, żeby uzyskać za jednym razem takie włosy, dolałam sobie mniej więcej tyle płukanki, może to być nawet połowa płukanki i wtedy ten kolor różowy będzie intensywny. Jeśli będziemy używać tej płukanki w małej ilości, to ona nam delikatnie zniweluje właśnie ten żółtawy odcień, a będziemy mieć taki delikatny właśnie blond różowy. A jeśli będziemy używać tej płukanki, to jeśli przesadzimy, będziemy mieć niebieskie włosy. Jeśli damy jej w miarę, ok, możemy mieć właśnie włosy siwe. No jeśli najlepiej, najbezpieczniej jest pomalutku kilkakrotnie opłukać te włosy, żeby właśnie dojść do tej pożądanej szarości. Jeśli na przykład macie takie pomarańczowe włosy, albo na przykład, ja tak pamiętam, tutaj miałam brąz, tutaj miałam taki cieplejszy odcień i dopiero na końcach miałam takie zimne blond włosy, no to najbardziej mi łapała ta płukanka właśnie na tych końcach, a na tym odcieniu takim właśnie ciepłym, takim pomarańczowym powiedzmy, delikatnie właśnie te płukanki ochłodzą ten kolor, jednak nie ma raczej szans, żeby uzyskać szary kolor. Dlatego też, jeśli idziecie na przykład do fryzjera i bardzo chcecie mieć szare włosy, to nigdy ten kolor nie zostanie na wieki, on po kilku zmyciach się spłucze i zostaniecie z blondem albo z takim ciepłym, żółtym blondem. Więc wtedy niezbędna jest płukanka i znowu możecie się cieszyć szarym odcieniem. Kulturalia i po kulturaliach, gdyż spadł deszcz. Strasznie pada, więc chyba zostanę w domu i będę montować filmik. To ja się już powoli z Wami żegnam, moje plany runęły, zostanę w domu. Pa!